Cześć wszystkim. Sorry, że tak późno wrzucam drugi filmik, bo obiecałem, że wrzucę go wcześniej. Ale niestety tak, tak wyszło po, po testach. A pomiędzy pierwszym Grand Prix było bardzo mało czasu na, na, na nagrywanie. Miałem dużo, dużo spraw do załatwienia, więc teraz jestem i postaram się dzisiaj Wam pokazać coś ciekawego o nowym Astonie Martinie. Szczególnie, że jest na ustach właściwie wszystkich, po tym jak Fernando Alonso zdobył trzeci, trzecie miejsce w pierwszym Grand Prix, a Landstrol, pomimo, pomimo okropnej kontuzji, był w stanie dojechać na szóstym miejscu. Dobra, zacznijmy sobie od przodu Stanu Marcina, bo mamy bardzo mocno podkręcone skrzydło, tak w, w mniej więcej trzech piątych szerokości skrzydła, które jest naprawdę agresywnie podkręcona i ta, ta struga tutaj za, za tym przednim kołem będzie naprawdę mocno zakręcona do góry. W tym rejonie generuje dość sporo docisku, ażeby jeszcze nie wzbudzać dodatkowych strat przy samym nosie, które gdzieś, gdzieś tutaj mogłyby się wygenerować i polecieć gdzieś tam w rejon pod podłogę. Więc Aston odkręcił to przednie skrzydło, żeby nie generować tak dużych strat aerodynamicznych, a przez to troszkę zyskać na może na oporach. Dobra, to już, to już wiemy o przednim skrzydle, że ono zakręca powietrze do góry. Tutaj mamy zawieszenie typu puszlot. Co jeszcze jest warte zwrócenia? Tutaj jest puszlot. No co jeszcze możemy wstępnie zwrócić uwagę, to to, że drążek kierowniczy jest po raz kolejny jak w kilku innych Bolidach w jednej płaszczyźnie z dolnym wahaczem. Górny wahacz z kolei jest uniesiony dość wysoko i nie widzimy z tego ujęcia tylnej nogi, więc zakładam, że ona jest w bardzo niskiej pozycji, tutaj gdzieś schowana przy monokoku, to powietrze zakrzywione z przedniego skrzydła jest niejako prostowane. Przez przednie zawieszenie, żeby żeby troszkę tą strugę skierować właśnie w rejon tutaj. Podcięć pod side podami, a także żeby ściągnąć trochę więcej tego powietrza do, do wlotów powietrza do bocznych chłodnic. Skupmy się może na chwilę na tym podcięciu pod, pod side podem, bo jest bardzo ciekawe. Widzimy to w, w Widzimy to w Red Bullu, widzimy to w McLarenie, widzimy to w wielu innych zespołach. Głównym zadaniem tego podcięcia jest to, żeby tą strugę spróbować wypchnąć na zewnątrz czy lokalnie zwiększyć tutaj w tym rejonie odrobinę ciśnienie. Tutaj jest plusik, tutaj też zrobimy sobie plusik, bo przez to, że niejako. Spróbuję teraz innym kolorem narysować. Pod tą krawędzią wlotu do chłodnic zamykamy trochę to powietrze w taką jakby klatkę w tym podcięciu, i przez, przez to mamy prawdopodobnie jakiś wzrost tego ciśnienia. To powietrze się lekko może sprężyć, ale na pewno jest dzięki temu efektywniej wypychane. A tutaj za tym przednim kołem mamy duży taki, taki ślad aerodynamiczny, który nam generuje spore opory. I dzięki temu podcięciu zespoły są w stanie e, trochę lepiej wypychać ten, ten ślad aerodynamiczny przedniego koła na zewnątrz, a właściwie to trzymać go, trzymać go z dala od, od podłogi. To co na pewno już Wam się rzuciło w oczy. E, to Są te ogromne, tutaj, takie płotki na sekcjach bocznych. Ja to nazywam rynami wannami. bo w przeciwieństwie do Red Bulla, który ma tą górną powierzchnię stosunkowo płaską, a stąd tutaj poleciał po, całkowicie po bandzie i mają takie bardzo, bardzo głębokie. Podcięcia jeszcze z góry. Tak jak mówię, dla mnie to wygląda jak wanna albo taka zjeżdżalnia, jak gdzieś w parku wodnym. Natomiast za chwilę wrócimy do tego i omówimy, jak to prawdopodobnie może działać. Ale idąc sobie dalej w tył, tył bolidu. Możemy też zauważyć te słynne już armaty wyrzutowe gorącego powietrza, tutaj sporo, sporo chłodzenia Aston umieścił w tej centralnej części auta, w przeciwieństwie do zeszłego sezonu, gdzie startowali z bardzo szerokimi sidepodami, z bardzo długimi szerokimi sidepodami, w tym sezonie z. Kontynuowali rozwój tej, tej koncepcji, którą zaprezentował jako pierwszy Red Bull z tą rampą zjazdową. Tutaj dołożyli te wanny, które są ekstremalnym, ekstremalną wersją podcięcia, tylko że z góry. Natomiast większość chłodzenia przesunęli, może nie większość, ale dużą część chłodzenia przesunęli w centralną część, część bolidu tutaj. Widzimy też żaluzje, które mają ze zdanie wspomagać wysysanie tego ciepłego powietrza z pod pokrywy silnika. Dobra, a teraz może popatrzmy sobie na, na te sekcje boczne z trochę innego ujęcia. Dobra, jak widać ten, to, to podcięcie jest naprawdę ekstremalnie agresywne. właściwie zjeżdżamy w dół tutaj aż, aż do samej podłogi i tego realnie miejsca na, na jakieś chłodnice, no to Aston nie ma za, za wiele, bo gdzieś tutaj pod, pod tą powierzchnią, pod tą górną powierzchnią tej sekcji bocznej musieli je wcisnąć. Tutaj oczywiście to powietrze jest zakręcane w dół. Oprócz tego, że gdzieś sobie tutaj leci wokół halo, wokół kokpitu są dość spore straty aerodynamiczne, to przez te sidepody, te sekcje boczne. I te wanny starają się to powietrze zakręcić w dół, żeby jak najwięcej masy powietrza skierować gdzieś tutaj w rejon tylnego koła i dyfuzora. Że I to ma za zadanie poprawiać właściwości aerodynamiczne, zwiększać docisk na tylnej osi. Nie wiem jak to może wpływać na opory aerodynamiczne, ale myślę, że jeśli nie byłoby to dość, dość efektywne rozwiązanie, to Aston by go nie zastosował. Oprócz tego, że sekcje boczne są bardzo ciekawe, no to żeby one dobrze działały i żeby sekcje boczne współgrały z dociskiem pod podłogą, to oczywiście podłoga musi być odpowiednio zaprojektowana. Jak zwrócić sobie uwagę, tutaj mamy taki ten główny. Płotek z przodu, który też jest w taki sposób zaprojektowany, żeby to, to niskie ciśnienie za, za przednim kołem spróbować gdzieś wypnąć bardziej na zewnątrz. Tutaj też będziemy mieli wir, który będzie wspomagał pracę tej tej tego obszaru podłogi i jak widzimy ogromne sekcje boczne, tutaj gdzieś powietrze też jest lekko wypychane ale część tego powietrza leci sobie dalej na, na tył bolidu rampy, które dodatkowo oprócz tego, że zakręcają to powietrze w górę spod podłogi dzięki temu gdzieś w tym rejonie możemy generować sobie dodatkowy, dodatkowy docisk to jeszcze mamy tutaj ostre krawędzie, które będą generowały jeden fil, i tutaj prawdopodobnie ta druga krawędź, bo tutaj mamy jakąś w tym rejonie, mamy jakąś nieciągłość tej, tej, tej powierzchni podłogi. Jest to zrobi, zrobione oczywiście specjalnie, żeby. Wytworzyć kolejny wir, który gdzieś tam sobie będzie leciał w rejon, właśnie tylnego koła i dyfuzora, żeby wspomagać pracę samego dyfuzora i podłogi pod, pod tylną osią. Dobra, i obejdźmy sobie teraz Bolita stana od tyłu, bo tutaj też dzieje się kilka ciekawych rzeczy. Natomiast Aston wykorzystuje prawie, że w pełni tą dostępną objętość na na dyfuzor bardzo, bardzo konciaste te, te górne krawędzie. One też, przez to, że mamy odpowiednio wyprofilowaną tą górną powierzchnię dyfuzora, nie tylko zakręcają to powierzchnię w górę, ale też gdzieś tutaj starają się to, to powierz, powietrze wypychać bardziej na zewnątrz, żeby z kolei ten duży obszar niskiego ciśnienia. Próbować i troszkę, tak jakby ścisnąć, żeby no, niwelować opory aerodynamiczne. To, co mi jeszcze rzuca się w oczy, to jest oczywiście dolna krawędź tutaj, tej, tej bocznej ściany dyfuzora i widoczna ta, ta mysianorka, tak, tak zwana mysianorka, i gdzie tutaj powietrze z krawędzi podłogi wpada. Jest generowany kolejny wir, który też gdzieś tutaj wspomaga pracę nie, nie tylko samego dyfuzora, ale tych skrzydełek, które tutaj są przy, przy tylnym kole. I, I to wszystko musi ze sobą odpowiednio współgrać, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej. Co co jeszcze może Wam się rzucić w oczy, to są te dodatkowe skrzydła tutaj nad nad, nad dyfuzorem to tak zwany beam wing który no też wspomaga pracę dyfuzora bo dzięki temu zespół są jeszcze w stanie bardziej tak jakby podkręcać to jak mocno pracuje dyfuzor natomiast same końcówki w tym rejonie skrzydełek jak widzicie są tak jakby wypłaszczane i robi się to po to, żeby niwelować straty aerodynamiczne, czyli zmniejszać opory, opory powietrza. Z tego, z tego widoku oczywiście bardzo dobrze widać w jaki sposób Aston zaprojektował swoje te kanały wyrzutowe gorącego powietrza, które wyrzucają to gorące powietrze właśnie w ten rejon wingów. I ten cały system współgra ze sobą, żeby generować jak najwięcej docisku na tylnej osi, i żeby ten docisk był dobry. Czyli też miał jak najmniejsze opory powietrza. Jeszcze takim e, jednym małym detalem, który mi rzucił się w oczy, jest e, ta ostra krawędź na, na końcówce e, tylnego skrzydła, gdzie też mamy jakiś e, wir generowany, nie wiem czy w tą stronę, czy, czy w drugą stronę on się obraca. Ale to też jest sposób na próba wygenerowania jakiejś korzyści. Nie, nie jestem w stanie ocenić w tym momencie, w jaki sposób to dokładnie działa, bo musielibyśmy zobaczyć po prostu symulację CFD, ale to też jest bardzo fajny detal, który jest widoczny. Tylko. Na tegorocznym Astonio Martini AMR23. To tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i mam nadzieję, że następny materiał ukaże się nie po tak długiej przerwie, jak, jak teraz mieliśmy. Postaram się przygotowywać materiały częściej. Może nie będą tak długie, ale postaram się. Yy, Pokazywać jakieś ciekawe rzeczy, które, które mi się rzucają w oczy w tym sezonie Formuły 1. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.